Z tej strony Dorota i dzisiaj chciałabym opowiedzieć Wam o tym, jak przygotowuję moje dziecko do jesieni. Jest takie powiedzenie, które mówi, że nie ma złej pogody, tylko są złe ubrania. I odkąd mam dziecko, staram się żyć według tej zasady. Wcześniej, będąc po prostu sama sobie, zawsze byłam leniem i nie chciało mi się wychodzić w złą pogodę i zawsze narzekałam na to, że pada deszcz. A teraz, mając dwulatka, mam wrażenie, że każde pół godziny fajnie zagospodarowane jest zawsze warte tego, więc nawet wychodzenie w deszczowy dzień jest dla mnie jakąś formą atrakcji, ale jak to każda pracująca mama, martwię się, żeby moje dziecko nie było chore. Staram się zadbać, żeby jego pobyt na dworze w deszczowe dni był po prostu wygodny i bezpieczny i mógł trwać dłużej niż szybkie przebiegnięcie z samochodu do domu. Dzisiaj chciałabym Wam pokazać kilka moich sprawdzonych sposobów na to, jak spędzać czas na dworze w brzydką pogodę. Szczególnie dlatego, że zbliża się jesień, ale też z powodu takiego, że nasze lato nie jest jakieś piękne i nie rozpieszcza nas za szczegóły. Jestem fanką softshelli. Uważam, że to jest świetny materiał, który bardzo dobrze zatrzymuje wiatr, jak i częściowo zatrzymuje deszcz. Moje dziecko ma aktualnie dwie różne kurtki softshellowe. Jedną z tych kurtek jest kurtka z marki Chuck Wolfskin. Nie mam jej przy sobie, bo niestety mój chłopiec ma ją ze sobą. Druga kurtka to jest kurteczka mojego dziecka. To jest kurtka marki Bobis, dokładnie. To jest kurtka z bardzo fajnego, przyjemnego softshellu. Jest tutaj z tej strony bardzo przyjemna i miła. Na zewnątrz ma taki softshell. Ten softshell się troszeczkę różni od softshellu z Jacka Wolfskina. Ten jest troszeczkę bardziej taki gładki, że ta woda po nim spada. I na takie właśnie nie wiadomo jakie dni, na takie kiedy nie wiemy jaka kurtka nam się przyda, to właśnie taka kurtka z softshellu jest super, bo nie jest za ciepła, więc nam dziecko się po prostu nie zagrzeje, a nie jest też za chłodna, więc dziecko nie zmarznie. Dlaczego lubię kurtki softshellowe? Lubię je przede wszystkim dlatego, że tak jak my dorośli zazwyczaj marzniemy na dworze bez względu na to ile jest stopni, tak dzieci najczęściej po prostu biegają. I dla nich trzeba się troszeczkę bardziej pochylić nad tym jak się ubiorą. To nie chodzi tylko o to jak mają wyglądać ładnie, ale po prostu trzeba o nich myśleć jako o małych sportowcach, dla których właśnie ruch jest podstawą przebywania na dworze. Taką bluzę zazwyczaj, jeżeli faktycznie nie jest aż tak zimno, jest już u schyłku lata, a nie jest to jeszcze, to już lato, zazwyczaj nakładam na nią cienką kurtkę przeciwdeszczową. Jednym z moich hitów jest cienka kurtka przeciwdeszczowa z Decathlonu. Wrzucę Wam tutaj zdjęcie mniej więcej jak ona wygląda, bo jej też przy sobie niestety nie mam. I ogromną zaletą jest to, że można ją po prostu zwinąć w kłębek i zawiesić tak naprawdę na dziecko i dziecko może po prostu z nią chodzić tak jakby miało dodatkowy plecaczek i w ogóle tego nie czuje. A w momencie kiedy zaczyna padać, szybko wyciągamy taką kurtkę i po prostu zakładamy ją na dziecko, a nie jest mu zimno, bo w samej kurtce takiej przeciwdeszczowej mogłoby być zimno. Nie jest mu zimno dzięki właśnie tej bluzie. Tak samo te cienkie kurtki przeciwdeszczowe można też zakładać na takiego softshella, który powiedzmy, tak jak chroni nasze dzieci przed deszczem, to nie chroni przed ulewą. Więc bardzo mi się podoba idea takiego nakładania wielu warstw na to dziecko, żeby po prostu być przygotowanym na każdą okazję. Dzieci się dużo ruszają, więc one bardzo często się nagrzewają bardziej niż nam się wydaje. Następną rzeczą, którą mogę Wam swobodnie polecić na takie właśnie chłodniejsze letnie dni i początek jesieni, są takie jakby spodnie funkcyjne. To jest taki rodzaj spodni, który spokojnie możecie nosić przez całe lato, a potem przejść swobodnie w jesień i zaraz Wam wyjaśnię, jak my to robimy, że przechodzimy z lata w jesień. Oczywiście latem nosimy po prostu je jako krótkie spodenki i w ogóle bardzo fajne jest odróżnienie między jedną nogawką od drugiej. Lewa nogawka ma czerwony zamek, prawa ma szary. I takie spodnie krótkie, no to wiadomo, dziecko sobie po prostu w nie biega. To jest materiał, który ma w sobie filtr UV50+, więc też chronią przed słońcem. Można je też nasączyć środkiem przeciwkomarowym, więc nie będą nas cięły komary i w ciągu dnia, kiedy jest super ciepło, dziecko sobie biega w krótkich spodenkach, kiedy robi się zimniej, szybko zakładamy nogawki, zapinamy i dziecko może sobie swobodnie biegać w długich spodniach. Są wzmocnione na kolanach, mają też wzmocnienia tutaj od środka, więc tak naprawdę dzieci, które lubią sobie szurać
nie zniszczą tutaj tej części spodni. Można też szerokość nogawek dopasowywać, żeby właśnie te komary ani żadne robactwo się tutaj nie dostało. Tak samo woda, żeby się nie dostała. Spodnie też można regulować w pasie. Ja Wam polecam, żeby kupować moim zdaniem rozmiar większy. Jeżeli chcecie z takich spodni cienkich zrobić spodnie bardziej jesienne, bo uważam, że zakup tylko letnich, dłuższych spodni jest nie do końca uzasadnionym zakupem, szczególnie u dzieci, które po prostu kosmicznie szybko wyrastają ze wszystkich ubrań, warto wtedy zastanowić się nad warstwą pod spodem. Na przykład ja w takich sytuacjach, kiedy robi się zimniej, a moje dziecko ma tylko te spodnie, zakładam dodatkowo bieliznę termalną, tak? Taka bielizna gdzieś tam też trzyma tą temperaturę, ona ma tutaj ściągacze na dole, więc taka kombinacja daje mi świadomość i pewność, że mojemu dziecku nie jest zimno, a z drugiej strony też kiedy się zgrzeje, to wiem, że ona po prostu będzie regulowała tę temperaturę tego dziecka po prostu biegającego. Można też tak naprawdę takie kalesony wymienić sobie na termalne rajstopy, bądź po prostu zwykłe rajstopy, to też nie musi być odzież termalna. Tutaj macie rajstopy z Decathlonu, również bardzo dobrej jakości, to też nie muszą być wyczynowe materiały po to, żeby po prostu dziecko spokojnie biegało sobie po lesie letnimi wieczorami. Tę bieliznę termalną kupiłam w Tesco i też jestem bardzo zadowolona. Tak samo na górę. Jeżeli na przykład czujemy, że powiedzmy ta kombinacja bluzy i tych spodni to trochę za mało, że wciąż jest chłodniej, dodajemy kolejną warstwę i zamiast zwykłej koszulki bawełnianej ja proponuję dać fajną koszulkę termalną, kolejna rzecz, która ma tutaj odprowadzenie wilgoci na plecach, więc znowu na przykład, jeżeli nasz maluch się zgrzeje biegając, to po prostu te plecy tutaj, czyli ten najbardziej nefralgiczny punkt, on po prostu odprowadzi tą wodę. To, co jest też na przykład fajne w takich koszulkach, one mają tutaj ściągacze przy samych nadgarstkach, więc tak naprawdę ta koszulka się nie podwija, bardzo łatwo zakłada się następną warstwę. To są rzeczy, które mają przemyślane właśnie swoje funkcjonalności, czyli że po prostu coś nakładamy znowu na to. Więc już tak ubrani, myślę, że jesień nam jest straszna. Co robię, kiedy jest jeszcze zimniej? Czyli powiedzmy już schodzi poniżej 14 stopni, jest koło 13 stopni, 10. Więc no, albo zmieniam, albo dodaję dodatkową warstwę, albo po prostu też zmieniam ubranie. I tutaj na pomoc przychodzi nam znowu marka Bobis, której jestem ogromną fanką i właśnie to jest mój trzeci zakup z tej firmy. I teraz pokażę Wam coś, co jest moim absolutnym hitem. Coś, od czego zaczęła się moja przygoda z marką Bobis, czyli spodnie na szelkach ogrodniczki. W tej chwili tych modeli już nie ma w sprzedaży, bo one, ja je kupowałam jako jedna, wydaje mi się, z pierwszych użytkowniczek takich spodni. Jestem zachwycona tym, jakie to są wyjątkowo dobrze wykonane spodnie, jak wielowymiarowy był to zakup i jak świetnie nam się on zwrócił i sprawdził. To są takie zwykłe ogrodniczki, zwykłe, niezwykłe. Ogrodniczki są wykonane również z materiału softshellowego. Producent twierdzi, że to jest ten sam materiał, z którego wykonane są ubrania toprowców. Więc tak, to jest softshell, który w pełni oddycha, ale z drugiej strony też blokuje wilgoć. Oczywiście to nie są w pełni na taki totalnie deszczowy dzień, żeby się po prostu taplać w kałuży spodnie, ale to są spodnie, które są wodoodporne i bez problemu dziecko może się fenomenalnie bawić w piaskownicy, klękać, siadać, upadać, wywracać się. Moje dziecko bardzo długo raczkowało i właśnie takie spodnie i właśnie też dlatego zaczęłam szukać takich rozwiązań, bo nie chciałam, nie miałam siły już się po prostu zamykać z dzieckiem w domu i siedzieć po prostu i patrzeć na cztery ściany. Dlatego też zdecydowałam, że trzeba poszukać jakiegoś rozwiązania, żeby moje dziecko, które jest dzieckiem zimowym, w bezpieczny i fajny sposób mogło po prostu eksplorować świat, pomimo tego, że raczkując. I właśnie też między innymi dlatego wpadłam na pomysł tych spodni. Spodnie są tak skonstruowane, że mój maluch naprawdę mógł je troszeczkę nosić większe, żeby dzisiaj nadal mógł je nosić
z powodzeniem. I teraz porozmawiajmy trochę o tych spodniach, jak one są wykonane. One mają tutaj szeleczki, szeleczki są z gumy, więc tak naprawdę bardzo fajnie i elastycznie dopasowują się do naszego dziecka i do wzrostu naszego dziecka. Tutaj na zwykłą klamrę, na zatrzask taki, bardzo łatwo się reguluje długość tych gumek, tych szelek. Po prostu naciąga się i dziecko po prostu zasadniczo może w ciągu 5 sekund biec dalej, my tylko po prostu naciągamy szybko. Tutaj z boku ma takie zatrzaski, że możemy też dopasować dla tych troszeczkę szczuplejszych dzieci, albo na przykład wiemy, że wieje, więc chcemy troszeczkę to dziecko tak jakby zwęzić. Dla tych chudszych dzieci na przykład uważam, że fajnym rozwiązaniem jest to, by wkładać kurtkę do środka, że tak naprawdę na wierzch te spodnie się zapina, bo tak też można je zapinać. Mają wzmocnione kolana, tutaj dodatkowym materiałem, mają wzmocnioną też pupę. W tej chwili te spodnie mają po prostu panele, nie tylko kółka, co myślę, że jest jeszcze lepszym rozwiązaniem, ale na razie my zostajemy z tymi spodniami, które mamy, bo świetnie nam się sprawują. Tutaj mają taką gumeczkę, tutaj też mają wzmocnienie przy butach i wewnątrz, i zewnątrz. I teraz to, co jest myślę, że nieodzownym przyjacielem większości rodziców, jeżeli chodzi o bieganie w kałużach, to taka typowo gumowa kurtka. Tu Wam pokażę mojego Paddingtona. To jest kurtka firmy Reima. Jak widzicie tutaj, ona nie ma żadnego ocieplenia, więc to jest zdecydowanie tylko i wyłącznie warstwa wierzchnia. Taka kurtka świetnie nadaje się właśnie na typowo deszczowe dni. Takie dziecko ubieramy i wiemy, że po prostu żadna kropla mu nie jest straszna, a wiemy, że deszcz nie pada tylko zimą bądź tylko jesienią, ale przez cały rok, więc fajnie, że ta kurtka nie ma żadnego ogrzania, bo możemy ją po prostu znowu dołożyć jako jedną z warstw. Z takich fajniejszych funkcjonalności tej kurtki to mogę oczywiście podać to, że odpinany jest ten kaptur, chociaż nigdy jeszcze mi się nie zdarzyło go odpiąć. Ma świetne odblaski, oczywiście też tył jest przedłużony i ma bardzo fajne tutaj przy rękawach. Nie wiem, czy to będzie widać, ale on po prostu z jednej strony jest troszeczkę dłuższy ten rękaw, z drugiej jest troszeczkę krótszy i jest fajna gumka, która trzyma te nadgarstki w ryzach i deszcz się tam nie dostaje. Kurteczka też ma świetny kolor i uważam, że jest to bardzo fajne rozwiązanie, bo na przykład jeżeli gdzieś jedziemy z dzieckiem, na przykład myśmy tę kurtkę ostatnio intensywnie używali na openerze, więc jeżeli na przykład jesteśmy w takim miejscu z dzieckiem, to po prostu dziecko nam się nie gubi i widzimy je doskonale w takim tłumie. Ma klejone szwy, więc tutaj woda się nie dostanie, tutaj od środka jest szef, tutaj są zgrzany. Dobrze, to by było na tyle, to jest moja baza i podstawa na jesień, którą będziemy nosić już kolejną jesień z rzędu. Mam nadzieję, że długo jeszcze nam posłużą, niemniej jednak obawiam się, że już moje dziecko z większości tych rzeczy wyrośnie do następnej jesieni, więc będziemy testować kolejne produkty. To by było na tyle, dajcie mi znać, czy Wy też macie jakieś sprawdzone swoje produkty, czy chcielibyście się czymś podzielić ze mną i coś mi polecić dla maluchów bądź dla dorosłych. Dobra, dzięki wielkie za wysłuchanie mnie, za pogadanie o ubrankach i jesteśmy w kontakcie. Trzymajcie się, pa!